Już od tygodnia Włodzimierz Smolarek przebywa w szpitalu w łóżku z opatrunkiem gipsowym na złamanym obojczyku. Operacja przeprowadzona w miniony poniedziałek przez docenta doktora Eugeniusza Grzelaka wypadła pomyślnie. Jak przebiega rekonwalescencja? Jak się pan czuje? Mówię, że się czuję bardzo dobrze i uważam, że naprawdę był zrobiony zabieg bardzo dobrze i myślę, że tak powinno być dalej przebiegać, tak jak przebiega teraz. Docent Grzelak powiedział, że jeszcze będę tydzień w szpitalu i po tygodniu zostaną zdjęte szwy i zobaczenie zdjęcia, jak to wygląda. No ale o grze na razie jeszcze nie ma mowy. Przed panem lato, które będzie stracone dla pana jako piłkarza. Ja uważam, że najprawdopodobniej na boisko wyjdę dopiero w 1984 roku, bo dlatego, że już nie chcę, żeby to trzeci raz było, bo szkoda, bo już dwa razy, a po co mam być trzeci? Właśnie, kontuzje nie omijały pana w ostatnich czasach. Będę starał się ćwiczyć z piłką, ale o grze to jest naprawdę niemożliwe, dlatego że nie chcę ryzykować. No ale polską reprezentację, że wspomnę od najważniejszych, zacznę od najważniejszych meczów, czekają bardzo ważne pojedynki jesienią tego roku. Zastanawiałem się nad tym, nawet rozmawiałem dwa dni temu z trenerem Piechniczkiem i powiedział, zależy wszystko, jaki jest mój organizm, czy jest bardzo dobry, czy jest zły, żeby ta kontuzja się szybko wyleczyła. Dopiero się wtedy okaże. Jak będzie bardzo dobrze, to wtedy naprawdę będę chciał pomóc chłopakom, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć i zakwalifikować się do Mistrzostw Europy. Czyli jeszcze jest to możliwe, uważa pan? Ja uważam, że to jest możliwe, bo na przykład przy przegranym Związku Radzieckim w Portugalii i przy naszych dwóch zwycięstwach, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale piłka reprezentacyjna to dopiero odległa jesień. Na razie emocjonujemy się ostatnim w tym sezonie ligowym meczem Widzewa z Zagłębiem. Kto będzie mistrzem Polski w tym sezonie? No ja bym chciał, żeby był Widzew oczywiście. Lech zremisuje, a Widzew wygra, bo innego wyniku nie widzę. Wisi nad Widzewem jakieś fatum. W ubiegłym sezonie w najważniejszym meczu ligi, w ostatnim meczu z Ruchem nie grał Zbigniew Boniek. Teraz w dwóch ostatnich spotkaniach Widzew gra bez Włodzimierza Smolarka. Ale zdobyliśmy mistrzostwo. Czy tak teraz będzie? Nie wiadomo. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sąd Rejonowy w Łodzi w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 17 maja.